sponsorem. 4 lata starszy jest Kamil Krzewina. Wzrost dokładnie taki sam. Filip Lamparski o wiele lepszy zasięg ramion. 7 cm przewagi w tej materii i większe doświadczenie na korzyść młodszego fightera. Zachwycał się Kamil Krzewina przed tym pojedynkiem, że to będą dwie walki w jednym czasie. Oni, czyli ten pojedynek z Filipem Lamparskim w klatce, a ten pojedynek na doping na trybunach. I faktycznie jest głośno, obaj ze Śląska, więc nie może być inaczej. Dobrze wysokim kopnięciem teraz zaatakował Lamparski. Rewanżuje się tym samym. Krzewina trafił. Kamil Krzewina, wydawało się, że delikatnie ugięły się nogi pod Filipem Lamparskim, ale ten bardzo przytomnie ruszył od razu do parteru ze swoim rywalem. Próbuje szybko wrócić pod siatkę, wykorzystać ją do stójki Kamil Krzewina. Lamparski ma benefit bycia przed własnym narożnikiem. Jest pierwsze kolano na Udo i teraz mocno, bardzo położył na matę Kamila Krzewina. Od razu wejście za plecy. No i to jest świetna sytuacja dla Filipa Lamparskiego, bo może tutaj spokojnie pracować. Już zapina trójkąt na biodrach swojego rywala Lamparski. Trzyma teraz bardzo przytomnie Lamparski. Uchwyt za kolanem Krzewiny nie pozwala zrzucić się z siebie, z tej dogodnej pozycji, którą zajął. Chociaż teraz jedna tylko wpięcie. Musi nosić też ciężar na własnej głowie całego swojego ciała Lamparski, ale dobrze balansuje gdzieś na plecach Kamila Krzewiny. Stara się wpinać rękę pod szyję swojego rywala. Lamparski jest coraz bliżej i teraz wygląda na to, że bardzo ciasno dopięta jest ta prawa ręka pod szyją Krzewiny. Poprawił sobie teraz uchwyt Filip Lamparski i tylko sekundy dzielą nas prawdopodobnie od końca tego pojedynku. Jeszcze przechadza się jeszcze. Wrócił do swojego narożnika Kamil Krzewina, bo co? Dwie pary oczu to nie jedna, ale jedna. Filip Lamparski tym razem przez poddanie!